Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy 30 już odcinek z serii Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Poświęcony jest tematowi, co rozumiemy pod pojęciem resztki i kiedy zostanie ona zgromadzona. Co rozumiemy pod pojęciem resztki i kiedy ta resztka zostanie zgromadzona. Tutaj kilka miejsc ze Słowa Bożego weźmiemy pod uwagę, między innymi Rzymian, 9 rozdział, Izajasza, 10 i kolejne. Prorok Izajasz prorokował o resztce Izraela, która, jeśli popatrzymy na te słowa, będzie po pierwsze wierna Panu, po drugie nawróci się do Pana, po trzecie będzie zbawiona. I tutaj Izajasza 10 rozdział 20 werset na początek. Izajasza 10 rozdział. I stanie się w owym dniu reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim. Resztka nawróci się, resztka Jakuba do Boga, mocarza, bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny, jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości. Czyli widzimy jednoznacznie, resztka Izraela będzie wierna Panu, nawróci się do Pana i będzie zbawiona. I Rzymian 9:27 odwołuje się też do tej informacji. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Tylko resztka ocalona będzie. Ta grupka wierzących będzie strasznie prześladowana, strasznie będzie cierpieć w czasie wielkiego ucisku. Mamy ją opisaną w Objawieniu, rozdział 12. Objawienie 12. I tutaj widzimy takie słowa dotyczące niewiasty na pustyni. Ale to jest Objawienie 12, rozdział 13, werset. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Czyli widzimy jednoznacznie tutaj, że będzie celem smoka, aby prześladować resztkę Izraela. I 17 werset. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Czyli widzimy jednoznacznie, że to ta resztka charakteryzuje się tymi cechami, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Czyli, że będzie wierna Panu, nawróci się do Pana i będzie zbawiona. I oni będą szczególnie prześladowani. Ta część Izraela będzie prześladowana przez Antychrysta i rząd światowy w czasie 7 lat po pochwyceniu, a przed nowym przymierzem. Bo najpierw będzie pochwycenie wierzących, potem 7 lat ucisku, odpowiadające ostatniemu tygodniowi opisanym w Księdze Daniela 9 rozdział 27 werset, a potem mamy kolejną część, czyli nowe przymierze zapowiadane w Izajasza 31 rozdział albo Hebrajczyków 8 rozdział. Lecz ci wierzący wyznają swoje grzechy Bogu
i uznają Chrystusa prawdziwym Mesjaszem, ci z resztki izraelskiej. Czytamy o tym m.in. w Izajasza 53 rozdział. Izajasza 53 rozdział. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by się nam mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz zraniony on jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, u bogatego jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić albo rozbić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, czyli tą resztkę. Będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Więc tutaj widzimy, dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami, będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. I Zachariasza 12:10 z kolei. Zachariasza, 12 rozdział, 10 werset. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Czyli widzimy, że ci wierzący z resztki wyznają swoje grzechy Bogu i uznają za Chrystusa, Pana Jezusa. Chrystusa uznają swoim prawdziwym Mesjaszem. Cierpienia ich duszy są wyraźnie opisane w psalmach. Równocześnie będą oni zwiastować Ewangelię łaski całemu stworzeniu, o czym czytamy m.in. w Mateusza 24:14. Mateusza, 24 rozdział. 14 werset. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Czyli widzimy, że ci z resztki izraelskiej będą głosili Ewangelię całemu stworzeniu. Resztka ta jest oczywiście częścią narodu izraelskiego, jest częścią, lecz będzie nosiła cechy całego narodu. Będzie reprezentantem całości. Dlatego określenie resztka nie umniejsza wartości całości ludu Bożego. Bóg docenia mniejszość, która zachowuje prawe cechy Bożego ludu.
Więc widzimy, że w momencie, kiedy zostanie pochwycony, zabrany do nieba Kościół, to zacznie się wielki ucisk, w czasie którego właśnie ta resztka będzie prześladowana, resztka Izraela, bo na ziemi nie będzie już ani jednego chrześcijanina. I pytanie do ciebie, czy jesteś pojednany z Bogiem, tak żebyś mógł być zabrany razem z innymi wierzącymi do nieba w czasie pochwycenia, żebyś nie musiał zostać na ziemi i wejść do wielkiego ucisku jako człowiek bezbożny, bo wtedy Bóg ześle na ciebie ostry obłęd, tak że uwierzysz kłamstwu i staniesz się częścią tego całego ruchu antychrysta. Więc naprawdę jest to poważna sprawa, żebyś uwierzył w Pana Jezusa, a wtedy będziesz zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Czytaj Biblię, Słowo Boże. Możecie do mnie napisać na adres czytaj@biblie.skrytka31-63500-Ostrzeszów albo telefon 739-089-088. Na ten numer można też wysłać SMS-a. Albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.